To jest program W Punkt, wieczorne pasmo Telewizji Republika, wydanie specjalne, a naszym gościem jest dzisiaj pan minister Antoni Macierewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Jest takie pytanie, które zadają sobie ludzie, kiedy się posłucha na ulicach. Jaki jest stan polskiej armii? Jakby to było, gdyby dzisiaj Polska musiała się bronić przed wojskami rosyjskimi? O tym ludzie rozmawiają, patrząc na Ukrainę, przyjmując często nawet do własnych domów ukraińskich uchodźców, prawdziwych uchodźców, uchodźców spod bomb, kobiety i dzieci. Pan jako minister obrony narodowej był przez jakiś czas odpowiedzialny za ten stan polskiego wojska i stąd moje pytanie, jak to wyglądało w ostatnich latach i na ile my jesteśmy w stanie się obronić? No, przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę z tego, że po roku 2015 trzeba było odbudować armię ze zniszczeń, jakie zostały zrealizowane przez Platformę Obywatelską. Nie będę wszystkiego wymieniał, bo to trwałoby zbyt długo, ale warto sobie uświadomić, że po pierwsze przesunięto całą armię na zachód, tak jakbyśmy mieli bronić Berlina czy Lipska, a nie Białegostoku i Rzeszowa. Polska miała być wyłącznie, miała się bronić na Wiśle, a cały wschód Polski był z góry skazany na oddanie w ręce Rosjan. Co więcej, zlikwidowano wszystkie oddziały, wszystkie formacje wojskowe leżące na wschodzie w Polski, łącznie z brygadą w Lublinie, z batalionem w Siedlcach, z dywizją w Legionowie. Wszystko to zostało wyeliminowane. Co więcej, wojsko zostało zmniejszone do blisko 90 tysięcy żołnierzy. To była rzeczywiście katastrofa i zresztą jej towarzyszyło zapewnianie przez pana Komorowskiego i pana Kozieja, ówczesnego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, że przez najbliższe 20 lat nie będzie wojny, że Rosja jest naszym sojusznikiem, z którym razem możemy przeciwstawiać się terroryzmowi światowemu. Tak więc nie ma obawy i nie ma potrzeby, żeby wzmacniać Wojsko Polskie. Tak więc stało przed nami olbrzymie zadanie odbudowy armii. Tutaj trzeba zwrócić uwagę jeszcze na dwie bardzo istotne kwestie. Mianowicie przede wszystkim sprawa korpusów szeregowych, który został zupełnie zniszczony, ograniczony możliwość służby do 13 roku pełnienia służby, a później szeregowi byli wyrzucani z wojska po to, żeby nie dosłużyć do 15 roku, tak aby nie móc korzystać z przywilejów, które należą się wojskowym po 15 roku służby. Podobnie zablokowano awanse oficerskie. Te dwie kwestie były jednymi z pierwszych, jakie musiałem zmienić, żeby armia mogła się rozwijać. Druga równoległa sprawa, która musiała zostać podjęta, to jest uzbrojenie armii, zwłaszcza sił zmechanizowanych, uzbrojenie w sprzęt, który dawał szansę rzeczywistej obrony. Chodziło o przede wszystkim dwa rodzaje broni, które były przygotowywane przez 12 czy 13 lat wcześniej, ale których Platforma nie była w stanie rozpocząć produkcji. Myślę tutaj o przede wszystkim Krabach, czyli armatochaubicach Krab, jednego z najsilniejszych, najpoważniejszych sił zbrojnych, dających gwarancję skuteczności działania naszej armii, i o moździerzach RAK, których produkcja została rozpoczęta w roku 2016. Jedne i drugie dzisiaj stanowią główną siłę wojsk zmechanizowanych, dających
sprawiających, że te wojska są jednymi z najlepiej wyposażonych w całej Europie, jeżeli chodzi o zdolności artyleryjskie. No i wreszcie powołanie wojsk obrony terytorialnej, których skuteczności my sami doświadczyliśmy w ciągu ostatnich lat i widzimy, jak to się sprawdza bojowo na Ukrainie, bo warto pamiętać, że Wojska Obrony Terytorialnej Ukraińskiej powstały we współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej, które zostały stworzone w Polsce. Więc widać, że jest to jedna z najistotniejszych przy współczesnych zagrożeniach, jedna z najistotniejszych sił zdolnych przeciwstawiać się wojskom rosyjskim. Ale to oczywiście jest tylko drobne wyliczenie, bo przecież pamiętajmy jeszcze o systemach przeciwlotniczych. Olbrzymie znaczenie ma system Piorun, który został uruchomiony w 2017 roku. Odgrywający dzisiaj na Ukrainie olbrzymią rolę, no ale główny potencjał i możliwości produkcyjne to są polskie, bo to my uruchomiliśmy, jak mówiłem, w 2017 roku produkcję tego systemu. Tak? Również Amerykanie kupują od nas pioruny. To prawda. Muszę powiedzieć, że z jednej strony jest to oczywiście dla nas świadectwem, jak ta broń jest skuteczna i jak jest na najwyższym światowym poziomie. No ale z drugiej strony wolałbym, żebyśmy je gromadzili jednak przede wszystkim w polskiej armii, dlatego że polskiej armii one są nieporównanie bardziej potrzebne i dające nam większą gwarancję bezpieczeństwa. Ale oczywiście to nie tylko jest kwestia piorunów, także przecież są nadal rakiety Grom używane, systemy Grom, a także przeciwpancerne systemy Spike, które odgrywają bardzo istotną rolę. Także został uruchomiony system Pilica, przeciwlotniczy, bliskiego zasięgu, ale bardzo, bardzo skuteczny. Mówię o tych niektórych elementach, które wdrożyliśmy po roku 2016. Trzeba by przypomnieć jeszcze oczywiście karabiny Grot, które zostały dostarczone nie tylko Wojskom Obrony Terytorialnej, ale także wojskom operacyjnym i które odgrywają bardzo istotną rolę. No i oczywiście zmodernizowane czołgi Leopard. To jest osobna dyskusja, bo jak wiemy, czołgi Leopard zostały nabyte przez SLD. Wydawało się, że to jest olbrzymia korzyść dla Polski, bo te czołgi kosztowały prawie nic, prawie za darmo zostały nam dane. No tylko, że ich modernizacja kosztuje gigantyczne pieniądze i zajmuje naprawdę bardzo dużo czasu. Dlatego też nabycie teraz przez ministra Błaszczaka czołgów Abrams ma olbrzymie znaczenie, dlatego że polski system czołgowy, wprawdzie tych czołgów jest wiele, jest ponad 800 i są one zdolne do obrony, ale ich poziom, że tak powiem, skuteczności jest nieporównanie niższy niż czołgów Abrams, które są najnowocześniejszymi czołgami i których obecność w Polsce naprawdę będzie miała olbrzymie znaczenie. No i wreszcie system Wisła. System Wisła, czyli antyrakietowy system dający gwarancję zwalczania na przykład rakiet Iskander, będących niesłychanie potencjalnie dużym zagrożeniem dla Polski i dla każdego państwa w Europie, które powinny już w tym roku się w Polsce znaleźć, a których negocjacje zostały skutecznie przeprowadzone i przygotowany został system do podpisu w roku 2017 i dobrze się stało, że natychmiast został później podpisany i ta umowa podpisana i ten system znajdzie się w Polsce już w 2022 roku, dając nam pełną gwarancję bezpieczeństwa naszego nieba i naszego terenu. Panie ministrze, w tych dniach wszyscy stają się ekspertami od uzbrojenia. Wszyscy oglądają
te filmiki, szczególnie z radością obserwując, kiedy niszczony jest sprzęt rosyjski. Pan wymienił wiele rodzajów broni, która tak jak pioruny już tym, którzy oglądają te filmiki w internecie i kibicują stałych sił ukraińskiej armii, które już są znane i te, które są mniej znane. Jakby zaklasyfikować dzisiaj polską armię, stworzyć jakąś klasyfikację siły wojsk w Europie, porównać to z siłą rosyjskiej, ukraińskiej, ale nie wiem, także brytyjskiej, francuskiej, niemieckiej czy innych armii, gdzie my się w tej chwili znajdujemy, no i jakie są drogi rozwoju polskiego wojska? To zależy, jakie elementy armii są tutaj oceniane. Istnieją takie systemy, które próbują sklasyfikować armie światowe i w tym systemie Polska znajduje się mniej więcej na tym samym poziomie, co armia ukraińska i ma taką samą skuteczność. Chociaż trzeba jasno powiedzieć, że jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą, o skuteczność działania naszego lotnictwa wojskowego, no to mamy tutaj bezpieczeństwo nieporównanie większe. Warto wspomnieć jeszcze, zapomniałem o tym powiedzieć, a to przecież rzecz kluczowa, mianowicie porozumienie, które zostało zawarte podczas szczytu warszawskiego w 2016 roku, dzięki któremu w Polsce można było sytuować wojska amerykańskie i wojska natowskie. To było niemożliwe przedtem. To był wynik realizacji umowy, jaką negocjowaliśmy przez ponad pół roku od końca 2015 roku do lipca 2016 roku i skutecznie udało się to wynegocjować. Jak wiadomo, dzisiaj obecność wojsk amerykańskich, obecność wojsk natowskich jest niesłychanie istotnym elementem wsparcia naszej armii. Gdy słyszymy wypowiedzi, dramatyczne wypowiedzi, bohaterskie, ale i dramatyczne pana prezydenta Zełenskiego, to mamy świadomość, że on przez cały czas apeluje o możliwość udziału wojsk natowskich w obronie Ukrainy, bo bez tej obrony on obawia się, że Ukraina będzie prędzej czy później przegrywała. Tymczasem my mamy gwarancję, że armie Stanów Zjednoczonych, armie NATO są naszymi sojusznikami i jak zapowiada pan prezydent Biden, a nawet jednego cala naszego terytorium nie oddadzą i będą broniły każdego kawałka naszej ziemi. Więc do naszego potencjału, który jest oczywiście kluczowy, zbrojeniowego, trzeba doliczyć także potencjał NATO, potencjał Stanów Zjednoczonych, czyli największego sojuszu militarnego na świecie, którego jesteśmy realnymi członkami, nieformalnymi, jak było przedtem, tylko realnymi, bo stacjonuje już 10 tysięcy wojsk amerykańskich, stacjonują także wojska angielskie, rumuńskie, stacjonują wojska chorwackie i inne na naszym terytorium. Współdziałamy z krajami bałtyckimi i właśnie z Rumunią. Cała flanka wschodnia NATO jest naszym sojusznikiem bezpośrednim, codziennym, takim, na którego wsparcie możemy liczyć od razu, w każdym momencie ewentualnego ataku, który by mógł na nas spaść. Panie ministrze, w tych dniach, wczoraj, dzisiaj trwa wojna psychologiczna. Wojna psychologiczna dotycząca tego, jak bardzo może NATO pomóc Ukrainie. Słyszymy o przekazywaniu samolotów, słyszymy zastraszanie rosyjskie, grożenie wojną za różne formy pomocy dla Ukrainy. Słyszymy o rozmowach pana sekretarza stanu Blinkena na temat tychże samolotów. Co tu realnie da się zrobić, żeby maksymalnie wzmocnić obronę Ukrainy?
No cóż, na pewno dostarczanie sprzętu wojskowego jest niesłychanie istotne. Z punktu widzenia stanowiska pana prezydenta Zełenskiego najważniejszą sprawą jest wsparcie obrony przed atakami powietrznymi i tutaj są prośby o także przekazanie Ukraińcom samolotów MiG, którymi oni potrafią się operować, a których mają po prostu dużo za mało i zdają sobie sprawę z tego, że atak tych samolotów ze strony rosyjskiej będzie coraz groźniejszym, tak powiem, etapem tej wojny, który jest przed nimi. W związku z tym rozważenie tego, by przekazać Ukraińcom część naszych samolotów MiG, jest moim zdaniem naprawdę rzeczą niesłychanie istotną, zwłaszcza że pozytywnie wypowiedział się wczoraj na ten temat także pan minister Blinken. W związku z tym Stany Zjednoczone aprobują ten kierunek działania, czyli krótko mówiąc uważają go za dopuszczalny w ramach działania NATO. To oznacza, że ten problem musi zostać poważnie przez nas rozpatrzony. Nie mówię o używaniu polskiego, o podejmowaniu przez polskie siły powietrzne działania na terenie ukraińskim, lecz o wsparcie Ukraińców naszym sprzętem wojskowym, w tym wypadku sprzętem lotniczym. Jak pan ocenia tą metodę zastraszania, którą stosuje Federacja Rosyjska? Mamy straszenie bronią nuklearną, mamy straszenie nie pomagajcie, bo zapłacicie za to. Takie groźby były wysuwane ostatnio także pod adresem państw bałtyckich. Widać, że Rosja jak zawsze szuka jakiegoś takiego miękkiego punktu, miękkiego podglebia w narodach świata zachodniego, żeby paraliżować tą pomoc. To bardzo trafne, co pan mówi, bo warto zwrócić uwagę, że społeczność ukraińska w niewielkim stopniu podlega tej propagandzie rosyjskiej. Ona jest nakierowana głównie na państwa natowskie, na te państwa, zwłaszcza Europy Środkowej, które mają być według planów, jakie przedstawił pan Putin jeszcze w grudniu 2021 roku, potencjalnym następnym obszarem presji ze strony Federacji Rosyjskiej. Federacja Rosyjska bardzo jasno mówi, że będzie się domagała wycofania wojsk amerykańskich i wojsk natowskich, zneutralizowania obszaru Europy Środkowej, co by oznaczało, że stalibyśmy się koloniami rosyjskimi. Trzeba więc sobie zdawać sprawę z tego, że ten szantaż, o który pan przywołuje, jest szantażem, który ma nas odciąć od wsparcia Ukrainy, a Ukraina walczy teraz nie tylko dla swojej obrony, ale także dla naszej obrony. W związku z tym wsparcie ich zdolności przeciwstawienia się Rosji jest dla nas absolutnie kluczowym działaniem, niezbędnym działaniem, także w naszym własnym interesie, już abstrahując od tego, że niepodległość państwa ukraińskiego jest rzeczą, która należy się po prostu narodowi, który o to walczy. Ale patrząc z punktu widzenia naszego interesu, im dłużej Ukraina jest niepodległa, tym dłużej Polska jest bezpieczna. Teraz krótki blok reklamowy i za chwilkę wracamy do rozmowy z panem ministrem Macierewiczem.